Jesteśmy tutaj właśnie nad Wisłą w Warszawie, w Polsce. No i tak, to co widać, niby pięknie, niby ładne, niby lśniące, ale ludzie wrzeszczą, kaszlą. No to tak, jak jadę z pracy, to właściwie i przy samym Uniwersytecie Warszawskim, no to jest Krakowskie Przedmieście, tam gdzie jest Galeria Fibak. Wszędzie kaszlą, chrumczą jak zwierzęta. W nic nie wierzą i wszystko robią tylko i wyłącznie na pokaz. A jeszcze póki co, to tutaj ta matka Dawidka nie chce i nie życzy sobie, żeby on przebywał w Warszawie, bo jakiś taki zakaz kuratorski, no to wiecie Państwo, jak to, że miejsce ma zły wpływ na człowieka. No to jak te lochy tutaj kaszlą, chrumczą, no to to już jest jakaś tam, to są reperkusje, prawda? Jakieś piąte koło uwozu. Ale to, z czego wynika? Ludzie się biją, ludzie się kłócą, ludzie nie mają podstaw duchowych takich. Ja mówiłam, że idźcie do tych swoich kościołów katolickich po uduchowienie. A tutaj w Radiu Maryja mówią, że kościoły katolickie są jak lampy. Ja mówię, ale chwyt szatański. Jakie lampy? Lampą jest Słowo Boże, lampą jest Biblia, a czy w kościołach Biblia jest, była głoszona. Także wiecie Państwo, tutaj jest pies pogrzebany, bo kilka tematów na raz. Dzisiaj też było o Marysieńce, że Jezus uciekł, jak miał 12 lat, w Radiu Maryja. No było tak, Jezus wyszedł, no bo to była siła wyższa. Maria nie rozumiała wszystkiego, co rozumiał Jezus Chrystus i nie mogła wszystkiego zrozumieć i nie mogła wszystkiego pojąć. Maria właśnie, no. Jezus wrócił, ale no, ponieważ ona miała, proszę Państwa, troje, czworo dzieci, to chyba musiała być zajęta, prawda? Żeby miała tylko jednego Jezuska, to by od razu zauważyła, że jego nie ma. To dopiero po 3-4 dniach zobaczyła, że go nie ma. Czyli, że Maria miała dzieci, a bracia pańscy, jak to mówi Biblia, że nawet bracia pańscy nie uwierzyli w niego, nie wierzyli w Jezusa Chrystusa. No, póki co sprawdzamy jeszcze raz ten klimat tutaj w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Ten klimat, jaki tutaj jest klimat. Jest zły, bo kłótnie, awantury, zabawy takie, wiecie Państwo, jak w niemoralnym Rzymie. Oczywiście, że ten niemoralny Rzym nie miał nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, z prawdziwymi chrześcijanami. No i tak samo jak i tutaj teraz ten system kościelny. Nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, z chrześcijanizmem, bo to wiecie Państwo, jeszcze może być tak, że chrześcijaństwo to jest z nazwy, może być z nazwy i jest z nazwy, nominalne, prawda? Czyli, że siebie nazwać, tytułować. Państwo zobaczą, jak strasznie tutaj jakaś baba w Radiu 24, w Polskim 24 mówiła, że ona, czy jeszcze tam o kimś też wypowiadała się, że są kształcone i one są po to kształcone, żeby miały większe darze, żeby miały większe płace, pobierały większe pieniądze. Ale świństwo, nie? Ja tak słucham. Ja mówię, Boże, no coś mi nie gra, bo ja tak często czym innym się zajmuję i tutaj mi do ucha dociera. Ale słucham bokiem. I tak myślę sobie, jakie to chamstwo, jak ma baba nie poukładane w głowie. Przecież nie po to ona się uczy, żeby zarabiała więcej pieniędzy, bo kiedyś to tak było, że też mój dziadek tłumaczył mojej Hance, że słuchaj, Hanka, tam jak ty jesteś super uczennica w tym technikum elektrycznym, to technikum będzie gówno warte w przyszłości. Inżynier. Jak się tak spojrzeć po tych budowach, żeśmy się wybrały z kamerą Google, to proszę Państwa, rzeczywiście ludzie wszędzie się dzielą, wszędzie się wywyższają
i walczą o te tytuły, szczególnie tu w Polsce i w Warszawie. Dlaczego? No bo mają nie po kolei w głowie. Janek Witek umarł na zawał serca i miał, proszę Państwa, wszystko niby poukładane w głowie, ale mówił o ludziach, że mają nie po kolei w głowie. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dużo ludzi tu w Polsce na zawał serca umiera. Dużo ludzi tu w Polsce umiera na raka. Nawet, nie wiem czy Państwa pocieszę, ale więcej aż o 40%. Radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.